Dzień dobry państwu, Łukasz Molenda, witam państwa bardzo serdecznie, a moim państwa gościem jest dzisiaj Magdalena Lasota, radna Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Pani radna, zacznijmy od awarii ciepłowniczej, eee, dużej awarii ciepłowniczej, 1 trzecia miasta bez ciepła, bez ogrzewania, bez ciepłej wody, duża część bloków u stronie, e, m.in. Między innymi, między innymi borki. Eee, Co się stało? Trochę śniegu tylko popadało, mrozu nie ma. Panie redaktorze, no cóż, oczywiście wszyscy słyszeliśmy o tej awarii, ja już też czytałam w mediach. No przyznam szczerze, że szczegółów technicznych nie znam. No więc... nie pytam nawet o szczegóły techniczne, tak, bo trudno, wiem, ale że, wiem, że stanie jest nasza wiem, że sieć, ta... skoro, skoro takie duże awarie się zdarzają? No panie redaktorze, tutaj winnych nie ma. Można powiedzieć, że winna jest pogoda. No sieć mamy część nowej, część starej, także nigdy nie wiadomo, kiedy taka awaria może nastąpić. No nie jesteśmy, czy Radpec nie jest w stanie wymienić się całej sieci ciepłowniczej, tej również starej, no w ciągu, nie wiem, jednego czy dwóch lat. Dopiero wtedy, kiedy taka awaria następuje, no zupełnie nieprzewidziana i tutaj winić nikogo nie możemy, no to zaczyna się wtedy problem. Niestety zwykle takie awarie dzieją się zimą, kiedy, kiedy to duże mroczy. Ja, ja myślę, ja myślę, ja no, myślę, panie redaktorze, no tak, tylko, że ja myślę, że to jest efekt tych mroków. Które mieliśmy niedawno, czyli tych e, takich do minus 15 do minus 20 stopni, bo to zwykle wtedy takie awarie się e, ujawniają i prawdopodobnie no, gdzieś e, nastąpiło pęknięcie rury. E, no i teraz, kiedy te temperatury są w okolicach 0 e, plus 1, no to okazało się, że ta awaria jest. No, wiem, że e, służby pracowało cały wieczór, całą noc, żeby jak najszybciej usunąć awarię, no bo wiem, że to jest związane z brakiem ciepła mieszkańców w blokach, także miejmy nadzieję, że jak najszybciej ta awaria zostanie usunięta. Mhm, też mam taką nadzieję. Wczoraj odbyła się sesja Rady Miejskiej. Powiem szczerze cały urok y, tych sesji zginie, kiedy, kiedy są one w trybie zdalnym przeprowadzane. E, Też jestem tego zdania. To nie jest to samo face to face, nawet jak cała Rada się widzi, czy państwo dziennikarze również. No ale cóż, no. Póki, no póki koronawirus szaleje i jego nowe odmiany, to myślę, że jeszcze jakiś czas będziemy w tym systemie I, pracować. I tam podczas tej sesji był jeden bardzo ciekawy punkt, a mianowicie wyrażenie zgody przez radnych na budowę bloków na Glinicach. Chodzi o... Y, 12 czterokondygnacyjnych bloków w kwartale ulic Górna Słowackiego, ciemna. E, ta zgoda została e, udzielona i powiem szczerze, e, że zapytam panią, dlaczego została udzielona? Przecież to jest dzielnica domków jednorodzinnych. Czy to nie zaburza po pierwsze tej zabudowy, po drugie, czy tam nie będzie po prostu cias? Panie redaktorze, wyraziliśmy zgodę jako Rada Miejska, dlatego, żeby wprowadzać zmiany w tym mieście. To, że to jest tylko i wyłącznie zabudowa jednorodzinna na Glinicach, to nie oznacza, że mamy nie zmieniać tej dzielnicy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że no wciąż mamy jednak brak mieszkań. Proszę zauważyć, że w mieście naprawdę w tej chwili dużo się buduje nowych mieszkań i zapotrzebowanie potrzebowanie jest ogromne. Miasto się wyludnia, Musimy patrzeć na to w ten sposób. Musimy w jakiś sposób przyciągać ludzi i młodych ludzi, którzy by zostawali w tym mieście, czyli musi być dobra oferta mieszkaniowa. To jest jakby tak no właśnie, jeden tam z głównych... będzie dobra oferta mieszkaniowa w momencie kiedy po pierwsze, no, chyba zgodzimy się oboje, że dosyć ciasno. Że nie ma tam nie wiadomo jakich miejsc. Nie ma parków, nie ma placów zabaw, nie wiadomo ilu. Nie ma komunikacji miejskiej na tyle dobrej. Panie redaktorze, ale jak już zacznie się budować osiedle tego typu to te zmiany nastąpią dlatego że inwestor otrzymał między innymi taki warunek bo proszę zwrócić uwagę że zgoda rady miejskiej była potrzebna dlatego że osiedle będzie budowane w, 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 według nowej ustawy lex którą nazywamy lex tak, tak lex developer dokładnie a to dlatego, że nie ma tam zgodności ze studium uwarunkowań zabudowy przestrzennej w mieście i dlatego dewelop, deweloper musiał skorzystać z, z tej ustawy, ale otrzymał warunek między innymi od MZDK, że będzie musiał przedstawić koncepcję i oczywiście partycypować w kosztach Przebu przebudowy układu komunikacyjnego właśnie wzdłuż ulicy Słowackiego, bo y, tam jest, proszę zwrócić uwagę, no jest jak jest na pewno y, w tym no systemie, w tym jest układzie, wąsko, który. Tak, dlatego więc system. Nie wiem, który jak jest... sobie wyobrażam, nie wyobrażam sobie bardzo dojazdu do tych 12 bloków, no bo licząc, że to będzie kilkaset mieszkań. No, ponad 400 mieszkań, 12 bloków, czy rzeczywiście cztery kondygnacyjnych. Y, inwestor jeśli pan widział cały projekt urbanistyczny, mhm. oczywiście przewidział dojazdy, drogi do tych bloków, również place zabaw, miejsca postojowe, parkingi podziemne. To można było zobaczyć na dołączonych załącznikach do, do projektu uchwały. Także co do dalszych szczegółów i do już wyrażenia zgody przez Urząd Miejski na rozpoczęcie budowy, to jeszcze jest dosyć daleka droga. E, mhm. Bo tak jak powiedziałam, no inwestor tak, ostatnio, musi spełnić była taka sytuacja, pełne warunki. Że, no, niemalże rzut beretem naprzeciwko... E, Odeon. C, tak, po, po dawnym kinie Odeon. W tym miejscu też e, deweloper chciał zbudować blok co prawda, wyższy i może nawet fajniej, bo, bo w mieście brakuje wysokich budynków. Mamy dużo tej zabudowy niskiej, która no, nie kojarzy się z wielkim miastem, powiedzmy sobie szczerze. No i Państwo nie wyraziliście zgody, w tym samym miejscu argumentując, że to zaburza przestrzeń. No tak, ale tam, tam te bloki, które chciał wybudować inwestor, dwa, one były bardzo wysokie, więc to rzeczywiście by zaburzyło. jest takie bardzo wysokie, pani radna, nie to nie one, było 30 pięter. Wysokie, jak właśnie na tę część miasta to wysokie, więc dlatego nie wyraziliśmy zgody, ale to też nie oznacza, że inwestor nie będzie dalej prowadził ścieżki swojej, żeby doprowadzić jednak do tej inwestycji. Prawdopodobnie ona również będzie realizowana i Połączenie obydwu inwestycji na pewno będzie wymagało tam dużej zmiany układu komunikacyjnego. No, także będziemy obserwować i patrzeć, co nam zaproponują inwestorzy. Mhm. I dopiero wtedy dostaną zgody na realizację tych inwestycji. To zmieniamy temat na inną inwestycję, a mianowicie tutaj rondo Na Nawierzchnia miała być mercedesem, tak mówił prezydent Witkowski. Wyszedł trabant. No nie do końca, panie redaktorze, bo e, wiem do czego Pan zmierza. Są już ubytki w nawierzchni na samym rądzie kozienickim. Mhm. Nie cały miesiąc odkąd. Tak, ale, ale nie mylmy my dwóch użytkować. kwestii, bo okazało się, że na wierzchnia, na ulicy Wojska Polskiego rzeczywiście jest Mercedesem, i tutaj nie przewidujemy żadnych komplikacji i kłopotów, bo jest bardzo dobrej jakości. Ale firma, która realizowała tę inwestycję, no, przyznała się do błędu przyznała się do błędu, że masa, która była użyta do wymiany nawierzchni na Rondzie kozińskim od strony dojazdu od Kozienic i od Żółkiewskiego, no niestety okazało się, że nie do końca spełniała te normy. Czy i to była inna Tam masa jakiś niż ta, tak okazało się okazało się, tak jak zresztą części? tłumaczył nam na wczorajszej sesji dyrektor MZDK pan Piotr. Wójcik, okazało się, że e, firma Budromos Starachowice e, no użyła właśnie do wymiany nawierzchni Ronda Kozienickiego innej e, masy niż do e, nawierzchni na e, ulicy Wojska Polskiego. To jest jedna kwestia, więc jakiś tam błąd technologiczny wystąpił. Do czego zresztą się przyznali, to jest jedna kwestia. A druga kwestia to prawdopodobnie za szybko został dopuszczony ruch na samym rądzie i po prostu ta masa no okazało się, że w tej chwili pęka i rzeczywiście są ubytki. Ale mamy już obietnicę, zresztą to nie tyle obietnice, bo firma Musi usunąć te usterki, zresztą wcale się od nich nie uchyla. Tylko, że teraz no, mamy akurat atak zimy, więc na pewno tak wymiana, bo będzie wymiana na wierzchni, na rondzie, ale to jak polepszą nam się warunki atmosferyczne, na pewno nie może temperatura spadać poniżej, poniżej zera, bo to będzie się mijało celem. Jeżeli już ma, ma firma naprawić, no to tak, żeby rzeczywiście to już był ten Mercedes na długie, długie Lata, żeby już mhm. takich nie dało tego nie... sprawdzić podczas odbiorów? Czy to jest dobra nawierzchnia? Czy to jest to, za co rozumiem, zapłaciliśmy? Panie redaktorze, no to już do inspektorów nadzoru pytanie. Proszę no, a takie. Państwo, zadać. A Państwo radni, nie czujecie się w obowiązku, żeby zadawać takie pytania? No, panie redaktorze, ale no też e, ani pan prezydent, ani my jako radni, no nie jesteśmy w stanie e, wszystkiego przewidzieć. No to co wyszło to teraz? To ja zdaję sobie sprawę. To jest, nikt nie jest w stanie to wszystkiego jest, wszystkiego no, po prostu nie to, że Myślę, że sam wykonawca, trzeba, że nawet sam wykonawca nie był w stanie tego przewidzieć, że, e, że, po, te, że technologicznie, warstwę, tak, że technologicznie to, to ta warstwa zadziała? akurat nie jest taka, jak powinna być. No, ale niedawno daliśmy rondo i wojska polskiego, także e, wykonawcy. Naprawi szkodę, i tam jeszcze wiem, że mają być jakieś badania laboratoryjne, właśnie tej masy, która została użyta. Także jeżeli tylko warunki pogodowe się poprawią, to. Zostanie to wszystko usunięte, ale no, to nie jest tak, panie redaktorze, że mówię, czy pre, pan prezydent, czy, czy my akurat nie jesteśmy, jesteśmy w stanie wszystko kontrolować. No, wszystko wyglądało ok, no, okazało się troszeczkę inaczej, ale na pewno dotyczy to tylko na wierzchni na randzie. Mhm. No i na koniec smutna kwestia. Odszedł od nas Jerzy Madejski. Wieloletni dziennikarz, fotograf, publicysta. Pani wywodzi się z mediów. Ja też miałem okazję z panem Jerzem współpracować jeszcze w Tygodniku Radomskim. Trudno się żegnać, prawda? Niespodziewana była to, jest to śmierć. Niespodziewana. No, żyjemy teraz w strasznych czasach. Pan Jerzy zmarł na koronawirusa. Niestety przegrał tę walkę. No jeszcze w wieku takim był. Gdzie mógłby naprawdę bardzo dużo jeszcze zdziałać, dlatego że był no, człowiekiem. Dużo energii. Można powiedzieć energii. tak, no, niesamowitym polonistą, historykiem, fotografikiem, ma ogromny wkład, jeśli chodzi o taką publicystykę, reporterkę, dziennikarstwo. Tak, właśnie z tych reportaży był. Tak, bardzo był bardzo znany. znany no, w ostatnim czasie no, zakładał i prowadził gazetę Radomską. Bardzo długo lat pracował, wiele lat pracował w Słowie Ludu. Także cały świat dziennikarski znał pana Jerzego i no smutna, bardzo smutna informacja, że przegrał walkę z koronawirusem no jako niejedyny. Także no bardzo szkoda, bardzo żal. I tutaj musimy postawić kropkę. Magdalena Lasota, radna Koalicji Obywatelskiej, była moim państwem gościem. Dziękuję, do widzenia Państwu. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.